Jesteśmy w Nikozji, przed nami drugi mecz, mecz rewanżowy drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europejskiej. Omonia Nikozja, Jagiellonia Białystok, jak widzimy 16. sekunda tego spotkania. Na ten mecz zapraszają Państwa trener Andrzej Strejlał i Szymon Borczuch. Gorąca atmosfera w Cyprze, czekaliśmy troszeczkę na połączenie z Nikozją, ale wszystko już w porządku i oglądamy zespół brązowych medalistów Mistrzostw Polski, który dzisiaj ma za zadanie, aby wygrać, pokonać Omonię. Teraz Dzalamidze w akcji. Pierwsza sytuacja, pierwsza okazja ofensywna dla drużyny z Białegostoku. Albo wygrać, albo wywalczyć tutaj bramkowy remis, gdyż wiemy, że po bezbramkowym remisie w Białymstoku taki wynik premiuje awansem do kolejnej rundy drużynę z Białegostoku. Szybko składy w zespole Omonii z numerem pierwszym Kostas Panay w bramce, następnie w obronie z 16 Cristóvão Ramos, 90 Iwan Runie, numer 3 Ucza Łobrzanidze, numer 19 Renato Margasa, następnie 93 Herold Gulon, 23 Georgios Ekonomidis, 10 Luciano Bebe, 21 Nuno Aziz, 27 Andres Kembri i numer 9 Kilian Sheridan. W ekipie Jagiellonii bez niespodzianek dokładnie taka sama drużyna, jaka zaczynała ten mecz pierwszy w Białymstoku, a więc w bramce Drągowski, 69, w obronie Filip Modelski, numer 2, 7 Sebastian Madera, 19 Igor Starasow, 77 Piotr Tomasik, z 6 Romańczuk, 22 Grzyb, 10 Dzalamidze, 20 Gajos, 21 Frankowski i z 8 Patryk Tuszyński, pierwszy rzut rożny dla Jagiellonii. I właśnie po udanej akcji Tuszyńskiego doskonale nastrzelił cypryjskiego obrońcę i Tomasik wprowadzi piłkę w pole karne, bo widać, że będzie z długim podaniem operował w tym momencie w tej akcji. Dużo było tych stałych fragmentów gry w pierwszym meczu. Żaden z nich nie zakończył się powodzeniem. Jeszcze próba uderzenia na bramkę Panayi, ale widzimy spokój cypryjskiego bramkarza. Te pierwsze minuty będą bardzo ważne. Uderzał Przemysław Frankowski. Zgodnie mówią to polscy piłkarze, którzy grali na Cyprze albo grają teraz w lidze cypryjskiej, że trzeba przetrwać te 20 minut. Tutaj zespół Nikozji będzie chciał jak najszybciej zdobyć bramkę, jak najszybciej Cypryjczycy będą chcieli narzucić swój styl. No i przede wszystkim podobno w tych pierwszych minutach najtrudniej się zaaklimatyzować, dostosować do tej trudnej, ciężkiej pogody. Wiemy, że gorąco, a przede wszystkim bardzo duża wilgotność. Tak, bardzo ładnie tej... Starał się pomóc Jagiellonii Wojtek Kowalczyk w swoim wywiadzie i sądzę, że to jest znakomite. Widzieliśmy dwie akcje Jagiellonii, także Michał Probierz bardzo ładnie postanowił jednak zaatakować od pierwszych minut jednak. To Nuno, jest bardzo ważne. Nuno Aziz teraz powstrzymany przez Tarasowsa. Próbują jeszcze raz, tym razem wrzutka w pole karne. Dobra interwencja Madery, a więc spokojne te pierwsze minuty w wykonaniu Jagiellonii. Przynajmniej jeżeli chodzi o te pierwsze sekundy, widać, że piłkarze Michała Probierza mają sytuację na boisku pod kontrolą. Ale poczekajmy. Piłka do Azisa, kapitana Omonii Nikozja, jednego z najaktywniejszych graczy Omonii w pierwszym meczu, a to Kostas Kajafas, którego przed chwilą widzieliśmy na ekranach, trener Omonii. Dośrodkowanie Ekonomidisa. Sheridan czekał na piłkę, ale było przy nim od razu dwóch obrońców Jagiellonii. Michał postanowił tu bardzo wyraźnie, na bardzo dobrą kontrolę gry, szybki kontratak, z to czego zresztą Jagiellonia słynie w ostatnich dwóch latach i dzięki czemu między innymi zdobyła ten brązowy medal Mistrzostw Polski. Dłużej od kilku minut przy piłce utrzymują się gracze Omonii, ale teraz przejęcie Dzalamidze. Zagranie do Tuszyńskiego, jednak strata jest. Herold Gulon, także jedna z aktywniejszych, bardziej widocznych postaci Omonii Nikozja w pierwszym spotkaniu. Przed chwilą przy piłce Luciano Bebe, to jest jedyny nowy zawodnik. Jego nie było w wyjściowym składzie. Od pierwszej minuty grał Fofana, piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej. Bebe pojawił się na boisku w ostatnich minutach. Dzisiaj Kajafas zdecydował, że ten piłkarz ma grać od początku. Luciano Bebe jest jednym z tych nowych graczy, w których Kajafas upatruje jedną z ważniejszych postaci swojej drużyny. Teraz Sheridan, on na skrzydle, ale dobra interwencja Modelskiego. Dobry wślizg, a Bebe, przypomnijmy jeszcze raz, numer 10. Trudno powiedzieć, czy on będzie grał dla drużyny, czy będzie chciał zademonstrować tylko i wyłącznie swoje umiejętności i jaki będzie miał zespół Omonii z niego pożytek. No widać, że na Cyprze mogą sobie pozwolić na to, żeby ściągać piłkarza 34-letniego, specjalnie nie patrząc na perspektywę kilku kolejnych lat. Ważny jest piłkarz tu i teraz, bo ważny jest dla Omonii awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Właśnie Bebe, krótko z rzutu rożnego. Jesteśmy już w polu karnym Jagiellonii, niebezpiecznie! No ciekaw jestem innego ujęcia, bo tak z tej kamery wyglądało to tak na granicy offside'u.
ale sytuację dobrą wypracowali. Jeżeli jest to wszystko zgodnie z przepisami, no nie widzimy z tego. Krótko zgrany, wolny, podanie, zagranie. Nie, dobra akcja, prawidłowo rozegrane. Uderzał Nuno Aziz, czyhał tam jeszcze przy dalszym słupku Sheridan. Na nasze szczęście nie doszedł do piłki irlandzki napastnik Omonie Nicosia. Widzimy nerwy Kostasa Kajafasa. Niech on się denerwuje, niech się niecierpliwią ci kibice na stadionie w Nicosii. Teraz szansa dla Jagiellonii, jest tutaj Dzalamidze i Cristóvão Ramos. Od bramki. Od bramki pokazuje Dzalamidze, że nic nie słyszał. No to może być problem, komunikacja. Mogli się przystosować do tego głośnego dopingu. Trener Michał Probierz nawet z odtworzenia puszczał doping kibiców Omonii Nicosia podczas treningów, ale wiemy, że treningi nawet z płynącym dopingiem z głośników to nie to samo co mecz. Tu jeszcze raz ta groźna sytuacja w wykonaniu graczy Omonii. No tu centymetrów zabrakło, dobra akcja Zebryczyków, to szkoda, szósta minuta i jednak popełniliśmy błąd. No ważne, żeby takich błędów się ustrzec, a najważniejsze, żeby jeżeli takie błędy się przydadzą, bo wiadomo, że muszą się przytrafić, żeby drużyna rywala nie potrafiła ich wykorzystać. Ale widać w tej chwili, że wszystkie akcje idą przez Gudona, środkowi obrońcy oddają mu piłkę i to on jest tym, który ma organizować tą grę ofensywną. Tak, jakichś na razie nowinek taktycznych w grze Omonii nie widzimy. Piłka przechodzi przez środek i następnie trafia na skrzydła. Jeszcze przypomnijmy, że arbitrem głównym tego spotkania jest Serb Danilo Krujić. Pomagają mu jego rodacy. Jak na razie sędzia nie musiał interweniować. Obserwatorem sędziów jest natomiast Węgier Ferenc Sekelej. Jeżeli ktoś by się obawiał tutaj o pracę sędziów, to myślę, że obserwator z Węgier powinien czuwać nad poprawnością, nad poprawną pracą sędziów tego spotkania. Ale na razie sędziów zostawmy z boku. Przy piłce zespół Omonii. Ucza Łobrzanidze. Zagranie do Nuno Azisa. Nuno Aziz z prawego skrzydła schodzi do środka. Prostopadła piłka do Sheridana. Sheridan bardzo blisko bramki Drągowskiego. Cały czas Irlandczyk. I niestety jest bramka dla Omonii. Ósma minuta. Niedobrze. Omonia, Nicosia, Jagiellonia, Białystok 1-0. To niedobrze się stało, to była sytuacja naprawdę dość łatwa do zażegnania, bliższy kontakt. Nie ma prawa w asyście obrońcy oddać strzału zawodnik bez próby zablokowania go. Tym bardziej, że on popełnił błąd na basi, miał od razu drogę otwartą na prawą nogę do bramki. Zatrzymał grę, będziemy za chwileczkę widzieli to jeszcze raz. Tak. Uciekł tutaj Tarasowsowi Sheridan, a później już interwencja spóźniona. Biegł jeszcze z pomocą grzyb, ale to wszystko niestety było już spóźnione. Tam niby jest zawodnik na linii strzału, jak tak dobrze uważnie popatrzymy. I to niby deprymuje troszeczkę i dezorganizuje postawę tutaj Drągowskiego. Ale to jest błąd w sztuce, żeśmy dokonali. Tak nie można stracić bramki. Niestety sprawdza się, spełnia ten czarny scenariusz dla Jagiellonii, więc bramka dla Omonii w pierwszych 20 minutach. Tarasows nie ma prawa pójść za zwodem, musi światło ze środka strefy oddana strzału zablokować, a może odpuścić prawą stronę, bo się zwiększa kąt i to jest pomoc dla bramkarza. Duży błąd. No ale poczekajmy, to dopiero pierwsze minuty tego spotkania. Michał Probierz, trener o wielkiej charyzmie, drużyna Jagiellonii i piłkarze niejednokrotnie w meczach Ekstraklasy pokazywali wielką wolę walki, wielki charakter. Teraz stoją przed niezwykle trudnym zadaniem, przed jakim w żadnym meczu Ekstraklasy oczywiście nie stali. No ale trzeba dokonywać wielkich rzeczy, jeżeli chce się grać w europejskich pucharach. No nie ulega wątpliwości, że na pewno Michał w tej chwili będzie musiał podnieść pewne środki zaradcze, będzie musiał przejść bardziej do gry ofensywnej, bo nie będzie mógł utrzymać tego statusu w tej chwili, jeżeli chodzi o taktykę gry, ponieważ to go w zasadzie eliminuje. A powiedzmy, że wspólnie z prezesem Kuleszą naprawdę robią znakomitą pracę. To jest młody, bardzo obiecujący zespół. Tomasik w pole karne, ale obrońcy Omonii od razu wybijają piłkę z dala od bramki Kostasa Panayi. Gulon, Margasa, Ekonomidis. Przybiera na tempie ta akcja Omonii. Bebe do Azisa. Aziz ponownie do Sheridana. Nie było spalonego. To jest offside. Offside, ewidentny offside. Ewidentny offside. Z delikatnym opóźnieniem zareagowali sędziowie. Na szczęście zareagowali. Nie, tam jest pierwsza faza naszej akcji, bo to jest offside wyraźny, już dlatego od razu powiedziałem, że jest offside. Co nie znaczy to, co ja mówię, należy potwierdzenie w decyzji arbitra.
1-0, Omonia, Nikozja, Jagiellonia, Białystok. Jagiellonia, czy chce, czy nie chce, musi kopiować teraz taką samą sytuację, w jakiej straciła sama bramkę, podanie prostopadłymi akcjami odskrzydającymi. I musi Jagiellonia zacząć grać tak, jak grała w pierwszych minutach spotkania w Białymstoku. Tam pierwsze minuty należały do Białostoczan. Drużyna Michała Probierza potrafiła stworzyć kilka groźnych, ofensywnych akcji. Pokazali wówczas gracze z Białego Stoku, że zespół Omonii nie jest im taki straszny i są w stanie atakować. Potrzebne są tylko gole, a tego, jak wiemy, w Białymstoku zabrakło. Teraz Tomasik dobrze spokojnie przewidział tę sytuację. Tomasik, tak, dalsza noga. Pokazuje mu się Dzala Midze. Zbyt długo czekał lewy obrońca Jagiellonii. Interwencja Luciano Bebe. 34 lata, ale próbuje pomóc w grze defensywnej. Chce się jednak pokazać, tak jak żeśmy przypuszczali. Brak krycia teraz u Cypryjczyków. Lepsza gra bez piłki musi być bardzo dobra. To jest wycofanie akcji. Ale długi atak pozycyjny będzie próbowany. Jak najszybciej otrząsnąć się po stracie tego gola i zaatakować. Gajos. Ale widzimy, że te nerwy są, że jeszcze chyba nie udało się opanować od tego szoku, bo taki musieli piłkarze Jagiellonii przeżyć w 8 minucie tego spotkania. Właśnie w tej sytuacji. Zła praca nóg, teraz obsta, niegarzany trość. To już jest pozamiatane. Przepraszam za wulgaryzm piłkarski. Ale oczywiście mówimy tylko o tej bramce, nie o całym meczu. Tak, oczywiście. Kilian Sheridan był kluczowym strzelcem Apoelu Nikozja, gdy Apoel rok temu walczył o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. O, teraz jest jedną z ważniejszych postaci Omoni Nikozja w walce o fazę grupową Ligi Europejskiej. Margasa. Daleko, tym razem Tarasow był czujny. Zdecydowanie muszą dłużej być przy piłce, muszą zahamować tą falę ciągłego ataku zespołu Omonii. Nawet gdyby mieli zagrać troszkę wolniej, przegrać z jednej strony na drugą. Nawet poprzez linię obrony, gdyby tak trzeba było. Bo to będzie... Znowu jest błąd. Znowu jest błąd przy piłce Economidis. Naciskany jednak dosyć ostro przez piłkarzy Jagiellonii, ale nic z tego nie wyszło. Cały czas przy piłce gospodarze, piłka w pole karne. Świetna akcja teraz, świetna obrona. Znakomity ten ślizg. Madery, doskonały. Jeszcze jedno dośrodkowanie, ale tym razem piłka wpada wprost w ręce Bartłomieja Drągowskiego. Dzala Midze. O, dosyć na takie frywolne zagranie pozwolił sobie blisko własnej bramki. Ramos był tuż za jego plecami. Na szczęście Dzala Midze opanował sytuację. Ale znowu przy piłce piłkarza Omoni nie może wyjść spod własnej bramki drużyna Jagiellonii. A tego tłumaczę jeszcze raz. Wejście, posiadanie piłki to jest troszeczkę poszanowanie. Uspokojenie troszeczkę jakby tętna. Uspokojenie całej akcji. Dobra, teraz akcja obronna. Spokojniej. Druga strona. Trzeba przenieść piłkę. Bo tu znowu będziemy. I druga strona musi przejechać. Nawet przez bramkarza, tak. Troszeczkę ochłonąć musi nasza drużyna. Tu nie, Madera. Tu nie można grać na zasadzie stróż pędzi wiatr. No, zdaje się, że w końcu piłkarze Jagiellonii wyciągają wnioski z tych pierwszych minut. Bliżej. Romańczuk atakowany przez Azisa i ponownie błąd. Na szczęście asekuruje Tarasow Modelski. Tutaj w tej strefie drugiej. Dwa na dwa kontakty. Idzie dalej. Tuszyńskiego. Nie ma nikogo. Ale Łobrzanidze był lepiej ustawiony. Druga linia musi błyskawicznie podchodzić. Owszem, to się tu fajnie mówi z fotela sprawozdawcy, ale nie ma innej możliwości. Ponownie dobrze Madera zablokował tego piłkarza przy piłce Modelski do Madery. Bez przyjęcia znowu zbyt długo. To jest niemożliwe. Gulon. Kapitan drużyny jest zbyt dobrym i zbyt doświadczonym zawodnikiem. Aziz dużo miejsca ma teraz z Portugalczyk. Zagrywa do swojego rodaka, do Ramosa. Bardzo dobry ślizg. Interweniował Dzala Midze. Kostas Panay wrócił na ławkę rezerwowych Omonii Nikozja. Jak wiemy, mecz w Białymstoku oglądał z trybun. Był ukarany zawieszeniem za zaatakowanie sędziego jeszcze w poprzednim sezonie. No teraz wraca i widzimy, jak wielką pomoc z ławki niesie swoim piłkarzom ten szkoleniowiec. Kolejny rzut rożny dla Omonii Nikozja. Znowu będzie gorąco i niebezpiecznie w polu karnym Bartłomieja Drągowskiego. Na naszych ekranach Kilian Sheridan, a to właśnie Drągowski. Bramkarz, który 19 sierpnia skończy 18 lat, z pewnością rozgrywa swój najważniejszy mecz w karierze, jak i większość piłkarzy Jagiellonii. Piłka w polu karnym. Nakładka. I jest gwizdek sędziego.
Łopszanidze pozwolił sobie na takie nieprzepisowe zagranie. No, dobrze ustawiony arbiter. Prawidłowa decyzja. No, bardzo niebezpieczny atak. A wybijał piłkę Maciej Gajos. I znowu nie piłka do walki. Na zewnątrz boczni obrońcy. Tak, podanie krótkie. Tak, tak. Mamy być przy piłce, a nie o to piłkę walczyć w tej fazie gry. Grzyb, ale widzimy też, że wysoko wychodzą gracze Omonii Nicosia. Już tutaj przeszkadzają w rozegraniu, dlatego znowu długie podanie, daleka piłka do Tuszyńskiego i efekt taki sam jak kilka minut temu. Nie gramy ponad drugą linią, to nie jest metoda, jaką preferowała Jagiellonia przez cały ten sezon. Ma szansę właśnie przez drugą linię rozegrać dobrze grze kombinacyjnej, grając na dwa kontakty, szczególnie w drugiej strefie. Nie zapomnieć o własnej tożsamości, nawet w momencie kryzysowym, to jest chyba teraz zadanie dla Białostoczan. Może teraz Tomasik, lewa strona, świetnie, świetnie ograł Runię, cały czas Tomasik. Rzut rożny. O, przebiegu tutaj z pomocą Iwanowi Runie, Cristóvão Ramos i będzie rzut rożny dla Jagiellonii. Może teraz, może po stałym fragmencie gry, po takiej indywidualnej szarży Tomasika. Jagiellonia wywalczyła stały fragment gry i będzie szansa. I źle pokazuje nam realizator, nie pokazuje pokarnego. Tomasik nam jest w tej chwili mniej potrzebny, znaczy to, co się w polu karnym dzieje. No zobaczmy już teraz, co dzieje się w polu karnym. Piłka nie trafia niestety, co najważniejsze, do żadnego z piłkarzy Jagiellonii Białystok. Frankowski jeszcze raz w pole karne. Gajos, wydawało się, że opanuje piłkę, ale sprytniejszy był Ramos. Szansa na kontratak Omonii, tutaj jest Luciano Bebe. Wraca Frankowski, zwolniła ta akcja. Zagrał jak nie Brazylijczyk, nie jest przyzwyczajony, długim podaniem i stąd chyba ten aut. No widać jeszcze brak rozumienia między Bebe a resztą drużyny. Luciano Bebe dołączył do ekipy Omonii dosłownie kilka dni przed tym pierwszym meczem w Białymstoku i pewnie także z tego względu w tym spotkaniu numer 1 nie grał od początku, a wszedł tylko na kilka minut, jakby Kostas Kajafas chciał sprawdzić, jak w gronie nowych kolegów Brazylijczyk odnajduje się na boisku. Ale powierzono mu koszulkę z numerem 10, chociażby to pokazuje, jak ważnym w oczach Kostasa Kajafasa piłkarzem ma to być zawodnik. Tymczasem na murawie Tuszyński poturbowany, ale chyba nie stało się nic groźnego. Ucierpiał Patryk Tuszyński pod koniec pierwszego spotkania. Miał szansę na zdobycie bramki i skończyło się na szczęście tylko i wyłącznie drobnej kontuzji. Tomasik, Tarasow, Strągowski, ci piłkarze, jak i cała drużyna pierwszej jedenastki w weekend odpoczywała, nie grali z Koroną Kielce, a teraz ponownie są pod presją i ponownie z problemami wyprowadzają piłkę spod własnej bramki, co kończy się przejęciem Omonii. Są duże kłopoty, tutaj trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o prowadzenie piłki do gry. Po krótszym podaniu tutaj trzeba szukać przeciwnej strony, nawet przez prawego pomocnika bądź obrońcę. A z kolei Omonia uspokaja tempo. Iwan Runie to uczył Obrzanicę. Tutaj byśmy chyba oczekiwali więcej agresji ze strony zespołu gości. No teraz walka o piłkę, przegrany pojedynek Modelskiego, Sheridan, Economidis, Luciano Bebe i Harold Goulon. Ale wycofują, nie spieszą się już gracze z Cypru. Oni swój cel na te pierwsze minuty osiągnęli. Mieli zdobyć bramkę w pierwszych minutach i niestety ją zdobyli. Tak, tutaj nie ulega wątpliwości, że musi mieć bardzo dobre, szybkie wsparcie przez całą trójkę pomocników Tuszyński i nie może być tak długiej odległości między linią obrony a Tuszyńskim. To musi być bardziej spłaszczone. Muszą błyskawicznie wychodzić. Androgowski wtedy będzie asekurował jako dodatkowy obrońca gdzieś na linii 16 metra. Łukasz Sosin, wielokrotny król strzelców Ligi Cypryjskiej, piłkarz Apollonu i Anartozisu, mówił dokładnie to samo, panie trenerze, spowalniać grę, to jest sposób na zespół Omonii. Tak, i to miał na myśli zresztą i Wojtek Kowalczyk, że 20 minut jak minie, właśnie w tej chwili mija 20 minut, być może, że Jagiellonia nabierze ten swój rytm gry. Wreszcie dobrze, Tuszyński, podanie, dwa kontakty z piłką, zagranie. Utrzymujemy się nieco dłużej przy piłce, już bliżej pola karnego Omonii Nicosia, a nie tylko w okolicy bramki Drągowskiego, ale strata Gajosa. Nie może być takich strat, nie powinno być. Ja wiem, że wam jest ciężko, chłopcy, ale tak nie powinno być. Kilian Sheridan osamotniony zdecydował się na strzał. I takim... całe szczęście. Bo tak. Trudno, żeby to nie obronił Drągowski. Jeżeli by piłkę przytrzymał, poczekał na kolegów, bądź zdecydował się na pojedynek jeden na jeden polu karnym, byłoby to dla nas bardziej, powiedzmy sobie, groźne, jeżeli chodzi o obronę własnej bramki.
A biorąc pod uwagę tą stronę teoretyczną, Michał Probierz zadbał o wszystkie szczegóły. Jak wspomniałem, piłkarze pierwszej drużyny w weekend odpoczywali. Jagiellonia na Cypr poleciała dwa dni przed meczem, a nie jak to się zazwyczaj odbywa dzień przed spotkaniem. Trenowali już we wtorek. No świetnie. Zaaklimatyzowali się. Teraz Margasa przejął piłkę. Walczy z nim Frankowski i dobrze. Dobrze Przemysław Frankowski. Od takich wygranych pojedynków to się ma zaczynać, ale niestety błąd Modelskiego. Podzielam twój pogląd. Druga faza ataku Frankowskiego dobra, pierwsza zła, bo za łatwo było grany i dopiero z dużym namysłem zaczął startować, żeby zażegnać, powiedzmy, to zagrożenie, które jego przegrany pojedynek spowodował. Jeszcze Omonia. Jesteśmy już na wysokości pola karnego Jagiellonii. Dośrodkowanie Margasy, pole karne. No, na szczęście nad bramką Sheridan. Pilnowany przez Tarasowca. A wracając do tych przygotowań, no to panie trenerze, teoria jedno, jak się okazało, życie i praktyka drugie. No to jest piłka nożna. Piłka nożna była, jest i będzie tą grą, którą się określa jako, powiedzmy sobie, nieobliczalną. Stąd między innymi ta bramka, o której naprawdę no, trudno się było spodziewać, bo powinien nasz zawodnik zareagować zupełnie inaczej. Ale jestem ciekawy, co pan powie Drągowski, bo jednak chyba był troszeczkę tak tą agresywną postawą zawodnika, który chciałby startować do tej piłki i jakby nie wyczuł tego tempa i nawet nie próbował interweniować przy tym strzale. Luciano Bebe z narożnika, rzut rożny dla Omonii Nicosia, tym razem pewnie, a i tylko na chwilę Drągowski. Są nerwy. To jest pokłosie straconej bramki. Broń Boże, nikt go za to nie wini. Jest troszeczkę podenerwowany. Jego pierwszy i najważniejszy mecz, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o spotkania pucharowe. I mogło to się międzynarodowy skończyć. Mecz rozgrywany na boisku rywala i to od razu w tak gorącym miejscu. Nie mamy oczywiście w tym momencie na myśli temperatury powietrza. I stąd zawsze uwaga, jak interweniuje bramka, zawsze musi być asekurowany. Nigdy nie wiadomo, jak to się może zakończyć. Będzie ten chwyt piłki prawidłowy i dobry, czy piłka się wymknie z rąk. Wreszcie dobra akcja obronna. No przypomnijmy najważniejsze, Gajos, że tak naprawdę mimo straty tej bramki to wiele się nie zmienia, jeżeli chodzi o losy awansu, bo Jagiellonia po prostu tak czy inaczej musi tu strzelić gola. Przynajmniej powinna, bo gdyby była dogrywka 0-0, prawda, 0-0, no to byłyby karne. Oczywiście, byłaby sytuacja troszeczkę inna. Tak. Ale ta bramka strzelona daje im z kolei awans. Także opanować sytuację, co najważniejsze, już więcej bramek nie tracić. No tutaj na pewno ma Michał przygotowany wariant, że jeżeli nie da się wypracować sytuacji do zdobycia bramki, to trzeba będzie grać, wypracować stałe fragmenty gry, bo to również może jest bardzo zagrożenie. No, było zagranie w pole karne, piłka taka niewygodna. Dobry wiadomo, chwyt. Że przy tego typu wysokich piłkach bramkarz, który może wyciągnąć ręce, ma więcej szans i pana i wygrał ten pojedynek z Tuszyńskim. Tak, bardzo dobra interwencja, prawidłowa reakcja Tuszyńskiego, startuje tutaj do walki o tą piłkę. Ciężkie życie Patryk Tuszyński miał w pierwszym meczu, kiedy był bardzo mocno atakowany i bardzo dobrze pilnowany przez graczy Omonii Nicosia. Teraz widzimy przerwę na to, żeby się napić, schłodzić, bo faktycznie jest duszno i gorąco na stadionie w Nicosii. Jest to doskonały przepis wprowadzony, zarządzenie. Zawodnicy przede wszystkim dbamy o ich zdrowie, a dopiero potem o przyjemność oglądania tego, czy to za pośrednictwem stadionu, czy telewizji. A dla Jagiellonii, panie trenerze, taka sytuacja, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, bezcenna. Bezcenna. Teraz Michał ma prawo i obowiązek w tej chwili, powiedzmy sobie, zadysponować im, czy zmianę ustawienia, czy zmianę, powiedzmy, taktyki, sposobu atakowania. Jeszcze raz, aj, rykoszecik tu jeszcze, widzisz, był taki dokładny. Tak, więc... No usprawiedliwiamy też Drągowskiego. Nie, z tej odległości jest trudno mówić dla każdego bramkarza, powiedzmy sobie, co mógłby zrobić jeszcze lepiej. Był bardziej obciążony jednak na tej nodze lewej i nie miał w zasadzie jak zareagować. Szkoda, duża szkoda. No szkoda bramki, ale powtórzę, trzeba tu strzelić gola, remis 1-1, jak najbardziej daje awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej ekipie Jagiellonii Białystok. Troszkę się uspokoiła publiczność, jednak to prowadzenie 1-0 jakby zahamowało ten impet tego, powiedzmy sobie, tumultu nieustannego, który towarzyszy grze, co też jest bardzo korzystne, jeżeli chodzi o zachowanie naszych zawodników. Kibice, a bardziej pseudo-kibice, którzy jak wiemy dawali się we znaki Jagiellonii już we wtorek. O, kilka kamieni zostało rzuconych na boisko, na którym trenowała drużyna Jagiellonii. Wczoraj podobno kibice motorami, samochodami hałasowali nocą pod hotelem, w którym spali piłkarze Michała Probierza. Kolejna akcja ofensywna Omonii. Tym razem są już od pewnego momentu, od tej 8 minuty, bezbłędni obrońcy Jagiellonii Białystok.
Na szczęście wrócę jeszcze do tej sytuacji pod hotelem. Służby ochronne zadziałały tak jak powinny i gracze Jagiellonii mogli się wyspać. No ale z pewnością taki komunikat pójdzie, nie może być w sporcie na jakimkolwiek szczeblu takich zachowań. Sport to jest czystość zachowanych reguł w grze. Jest wygrany pojedynek główkowy przez Tuszyńskiego, to także symptom tego, że coś w grze Jagiellonii zaczyna się poprawiać. No troszkę blisko teraz zaskoczył, bardzo dobre zachowanie obrońcy, ale trudnie za łatwo. Dwóch ludzi i spokojnie. Sheridan, dużo miejsca na lewym skrzydle irlandzkiego piłkarza, dośrodkowuje Sheridan. Był przy nim Madera i efekty są widoczne. A tam za łatwo przegrany, dwóch ludzi jest naszych zawodników i swobodnie się Cypryjczyk, prawda, uwalnia i prowadzi akcję lewym skrzydłem. Kostas Skajafas, legenda Omonii Nikozja. Najpierw kilkanaście lat w tym klubie jako piłkarz, a później jako trener. Syn Chrisa Kajafasa, piłkarza, który był wybrany najlepszym graczem drugiej połowy XX wieku na Cyprze, a więc no to jest nazwisko, które nie tylko w Nikozji, ale na całym Cyprze oznacza bardzo wiele. Frankowski w polu karnym, ale nie opanował piłki. Margasa był lepszy w tym pojedynku. Ale co to znaczy nacisk? To znaczy presja? Wyrzuca jednak piłkę obrońca na aut? I abstrahując od tego, co jakaś obcierka jeszcze nie była, zobaczymy, co zrobi sędzia. Nie przyznał piłkę naszej drużynie. Powoli, powoli zaczynamy oglądać taką Jagiellonię, jaką widzieliśmy w pierwszym meczu, jaką znamy z Ekstraklasy. No, dobry zwrot, dobry dribler. Nagulona na razie w środku boiska, nie ma mocnych. Ramos. Za duża siła fizyczna. I konsekwentni są także w tej taktyce gracze Omonii. Sheridan teraz osamotniony. Liczy tutaj na błąd obrońców Jagiellonii. Ewentualnie walczy faulując. Ale dobre zachowanie, dobra sekuracja. Tutaj Madery, ewidentny faul. To, co się robi nieraz w lidze cypryjskiej, no, na rynku europejskim jest zauważalne. I dał tej mu sygnał arbiter bardzo wyraźny. Nie rób tego więcej. Kolejne dalekie zagranie. Prosty błąd. No, można było znowu bez przyjęcia. Tak jak szła piłka, bez przyjęcia zagrać do partnera i wyjść na pozycję. Nie muszę piłki przyjmować. Wiemy, że Nike Dzalamidze stać na lepsze zagrania. Zawodnik świetnie wyszkolony technicznie, nie powinien takich błędów robić. Tomasik z autu. Po linii się to gra. Tak, tak właśnie ta piłka została zagrana. Odbiła się od któregoś z graczy Omonii i już na wysokości 5 metra. Nakazał wrzut z autu. Ale piłka dla Omonii. Więc okazało się, że ta piłka nie odbiła się jednak od nikogo z piłkarzy gospodarzy. Nie wiem, czy będzie teraz mimika Michała Probierza wskazywała, że być może będzie się jakiś zawodnik przygotowywał do wejścia na boisko. Tak jakby kogoś przywoływał do siebie Michał Probierz, ale poczekajmy, bo próbują piłkarze Jagiellonii atakować. Spokojnie, piłko trzeba grać. Między sobą kilka podań, grzyb do Madery. Madera włączył się do rozgrywania. Ale znowu to jest wyjście na pozycję, a podający musi też za piłką startować, żeby mógł odegrać zawodnik. Tak się dzisiaj gra w piłkę. W tej strefie jest to w każdej innej, bo strefa pola karnego to już jest strefa akcji w dwójkach, bądź akcji postawionej bardzo wyraźnie na dribbling. Tutaj aż się prosi w tym momencie sprowokować troszeczkę właśnie akcjami, nieraz indywidualnymi dribblingiem, ale do tej sytuacji trzeba doprowadzić. No wreszcie. Są wygrane pojedynki, brakuje tego pójścia za ciosem jeszcze, żeby utrzymać się dłużej przy piłce. Będzie out dla Omonii. I są sprytniejsi od naszych zawodników Cypryjczycy w tych sytuacjach takich stykowych przy liniach bocznych. Na razie to wszystko wygrywają. Tak, Omonia, podobnie jak Jagiellonia, nigdy nie grała w fazie grupowej Ligi Europejskiej, ale co roku właściwie grają w tych rundach eliminacyjnych. Odwróć sytuację albo nastrzel. Czy to Ligi Europejskiej, czy Ligi Mistrzów. Prześrodkowych obrońców trzeba zagrać teraz. I tak robią. Madera do Drągowskiego. Uspokoili faktycznie. Druga strona. Powoli opamiętują się w tych swoich ofensywnych, takich chaotycznych zapędach gracze Jagiellonii. To jest piłka do walki, a więc to jest znowu ponad drugą linią. To jest błąd. Ale koledzy mu nie wychodzą i co ma bramka zrobić w tym momencie? Wreszcie zagranie. Może teraz jest Tomasik. Pokazuje mu się Dzalamidze. Tomasik uspokaja grę. Jest grzyb.
strata. Będzie o, na zagubiony całe to właśnie. Na nie szczęście można. Nie ma straty. Grzyb do Gajosa. Teraz trzech piłkarzy Jagiellonii. Romańczuk, pokazuje się Tuszyński. Cały czas Gajos. Z prawej strony Frankowski w pole karne, zablokowany przez Margasę. Ale to nie koniec tej akcji. Jeszcze raz piłka w pole karne. I rzut rożny. Wybijana rzut rożny. Ramos walczył z Dzalamidze. Z tym, że ciężko to Dzalamidze. To jest tak, idzie topornie, trochę bym powiedział. Ale powoli, po raz kolejny gracze Jagiellonii docierają w pole karne. I widać, że ta defensywa naprawdę nie jest opoką. Jest do sforsowania. Nie jest. Oni tylko się muszą, większa ilość ludzi musi zaatakować. I większa presja. Mylili się już w pierwszym meczu obrońcy Omoni Nikozja. Czekamy na ich błąd w tym meczu. Może teraz. No pomylił się. Tak. Pomylił się bramkarz. Kostas Panay. Zabrakło gdzieś tam gracza Jagiellonii, który by dołożył nogę. Nieporozumienie między Panay a Runie. I dużo szczęścia. Popatrzmy jeszcze raz. Tak. O, tutaj Runie wybijał tę piłkę. No ale mamy, wreszcie oddalona jest piłka od naszej bramki. Romańczuk. Zgodnie z zasadą. Udało się, nie ma straty. Romańczuk przepchnięty do narożnika i dobrze. Będzie rzut rożny tym razem z drugiej strony boiska. To co mówiłem, tylko na razie za dużo rzutów rożnych, w cudzysłowie, za mało rzutów wolnych z tej odległości sektora centralnego bądź bocznego, co dałoby większe możliwości Jagiellonii. No czekamy na to, czy piłkarze Jagiellonii wyciągnęli 4, wnioski 5, 6, z tych rzutów rożnych z pierwszego meczu. 2, 4, 7, 9 zawodników w tej chwili jest poza bramkarzem. Między innymi Tarasow, ale piłka. Okazuje się, że będzie powtórzony ten rzut rożny. Nie, wzywa tutaj tak, zawodników. Było gorąco w polu karnym. I będzie zawodników obydwu, Romańczuk że go trzyma za koszulę. No na razie bardzo uważny jest. Ekonomidis. Tak, trzeba powiedzieć tutaj, że sędzia Gruisz Szerp jest bardzo tutaj uważny. Jeszcze raz rzut rożny w polu karnym. Ponownie Tarasow, Romańczuk, Tomasik i jest strzał. Dobrze, bardzo pierwsze ładnie. Pierwsze celne uderzenie na bramkę Kostasa Panay. 33. minuta spotkania. Jagiellonia pokazuje swoje lepsze oblicze. I to jest znowu wskazówka. Romańczuk. Jak nie potrafimy, ale jest faul, jest, ale ściągał go. To jest do interwencji. To różnie sędziowie traktują i będzie, że arbiter zdraca przed... To prawda, to nie była walka bark sekundami. Oczywiście, to jest ściąganie. Ale teraz dobre, agresywne wejście Tomasika. Zabrakło do tego, żeby się dołączyli jego koledzy do tej akcji, ale wygrywają już coraz częściej te pojedynki gracze Jagiellonii Białystok. Kulon naciskany przez dwóch graczy, proszę, też się myli. Co prawda asekurował BB, ale już inaczej wygląda ta gra. Omoni już mają większe problemy piłkarze z Nikozji. Źle. Ale przebija się Gajos. Kontrola nad piłką to rzecz podstawowa w momencie, kiedy staram się ją przyjąć. Madera. Naciskany przez Sheridana. No troszeczkę jakby nasi chłopcy odzyskali równowagę. Ten szok już po tej bramce straconej minął. Przynajmniej na to wiele rzeczy wskazuje. Tak, stopniowo. Sam jestem ciekawy, jak Gulon wytrzyma drugą połowę. To jest potężnie zbudowany mężczyzna. Jak on wytrzyma przy tym upale? Nie ma nic, sędzia nakazał grać, ale dobre tutaj krycie, agresywne, zmusił, żeby piłkę podać do tyłu. Tak jak powiedziałem, to już nie jest ta sama Omonia, którą widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. I chyba to się potwierdza, co Wojtek Kowalczyk sygnalizował, że jednak 20 minut jak przetrzymacie, no myśmy akurat nie przetrzymali, to może być to korzystne, ale jak na razie mamy za dużo strat piłki, tam się pięknie z pewnością, jest ale dobra akcja. Ale są te przejęcia, już Tuszyński, już trzeba było Romańczuk przejął tę piłkę, teraz Jagiellonia, trzech, czterech graczy. Nie, tak nie można. Zabrakło dokładnego dośrodkowania. To jeżeli dlaczego mam wszystko dośrodkowywać, to lepiej oddać strzał w kierunku bramki już. Teraz Romańczuk, ten, który kilka minut temu uderzał na bramkę Kostasa Panay, od tym razem nie popisał się. Nie wiem, w jakiej dyspozycji i na pewno decyzję podejmie, na pewno przerwę meczu, bo za chwileczkę tak będzie, jak jest przygotowany ten Wasiliew, bo on mógłby tutaj rzeczywiście być bardzo pomocny, jeżeli chodzi o tą drugą część gry, jako konstruktor akcji ofensywnych, do gry kombinacyjnej zawodnik, ale poczekajmy na Michała decyzję. Dajmy szansę Romańczukowi, bo widzimy, że on też miał szansę na to, żeby bramkę zdobyć w pierwszym meczu z konieczności. Jest pierwsza żółta kartka dla Luciano Bebe. W 35 minucie. Zgodnie z wiekiem prawie w tej samej minucie dostaje kartkę.
Ale chyba nie zależało mu na tym, żeby uczcić swoje urodziny. Ale wraca, ojej. Oj, bardzo niebezpieczne zagranie. To jest dobrze, żarty na bok. Dobrze, że tylko jest żółta. Na szczęście w ostatniej chwili Bebe wycofał stopę, bo to mogło się skończyć bardzo groźną kontuzją, urazem Grzyba. Ostatnie 10 minut pierwszej połowy spotkania. Jagiellonia przegrywa co prawda z Omonią Nikozja 0-1, ale z każdą minutą pokazuje, że nie musi być drużyną gorszą w tym meczu. Tak wreszcie widzę, ale dokładnie Jagiellonie nie tak. Dokładnie podaniem. Dobrze byli rozstawieni wszyscy na połowie zespołu Omonii. Tarasovs. Wizek sędziego. No i znowu coś będzie. To musi być kartka. Faul Sheridana. To musi być kartka. Dwie szybko zdobyte, w krótkim odstępie czasu żółte kartki dla piłkarzy Omonii. To jest także dobra wiadomość dla Jagiellonii. Nie, oni są przyzwyczajeni do tego, że jak gra u nich liga, sędziowie na takie rzeczy się mniej zwraca uwagę. O, tu ten ruch łokciem, myślę, że zrobił swoje. Tarasovs tym razem wiedział, jak się zachowywać w tego typu sytuacjach. Troszeczkę sprytu, cwaniactwa, nazwijmy to po imieniu, ze strony gracza Jagiellonii. To jest duże zagrożenie już dla dwóch zawodników, którzy jak na razie spisują się w tym meczu bardzo dobrze dla Omonii. A więc i Sheridan, i Bebe. I tym bardziej, że widzimy, że Sheridan prezentuje taki bardzo siłowy styl gry. No ta statystyka nas nie dziwi. Dobrze, znowu bez przyjęcia, wbiega parter, trzeba zagrać piłkę i wyjść na pozycję. To jest drugi błąd Nika w ciągu 4 minut. Tak nie można. Nie bardziej, że parter doskonale by wychodził. Poczekajmy, walka w środku boiska, tym razem rzut wolny dla Omonii Nikozja. Szczególnie w tej fazie muszą się wystrzegać również tego rodzaju fauli nasi zawodnicy, bo też będzie to skutkowało za chwilę kartkami. Szkoda. Dziadamidze miał dwie sytuacje, gdzie można było akcję naprawdę rozegrać, dalej pociągnąć to w ofensywnie. No, gdyby to byłby ten Dziadamidze z pierwszego meczu, to być może faktycznie by tę piłkę przejął, pomknął by lewym skrzydłem, a tam by dośrodkował, zagrał do Tuszyńskiego czy wbiegającego Frankowskiego. No rozmarzyliśmy się, ale to wcale nie jest fantastyka. Piłkarze Jagiellonii stać na tego typu akcje. Sądzę, że jest to drużyna w zasięgu Jagiellonii. W tej chwili zaczynają troszeczkę po tej odzyskanej równowadze. Jeżeli uporządkują grę poprzez wprowadzenie piłki do gry przez obrońców do drugiej linii, możemy mieć nadzieję, ale nie możemy. W rzutu autu, no umówmy się, rękoma staramy się piłki nie tracić. To kiedy mamy ją uzyskać? Romańczuk do Gajosa, teraz Dziadamidze, pojedynek jeden z Ramosem. Wygrał, wydawało się, że wygra ten pojedynek, ale niestety górą Portugalczyk. Trzecia niedokładne akcja. Zagranie na szczęście Ramosa. Trzecia akcja i trzeci błąd Dziadamidze. W przeciągu 6 minut. To trzeba spróbować, być może faul znowu. Faul Gulona. I niestety to jest też do ukarania. To jest atak na nogi, piłki nie ma w zasięgu gry. Być może Jagiellończycy muszą przerzucić grę troszkę na prawą stronę, dać szansę Przemkowi Frankowskiemu, może to będzie szansa. Przede wszystkim szybsze podanie. Rafał Grzyb wycofuje. Tarasovs tak domaga uspokojenie. Ale nie na zawodnika, 1,5 metra przed zawodnika, żeby on mógł wejść na piłkę. Nie może być to podanie zatrzymujące. Jest problem z tym zagraniem. Tym razem Tomasik pokazał się z lewej strony w roli skrzydłowego. Ale to był bardziej strzał, tak. Widzę na zewnętrzne podbicie bardziej, ta piłka weszła tym razem Tomasikowi. Ale jeszcze raz przypominam, kto nie oddaje strzału w światło bramki, jeżeli to można uznać za zagrożenie, to było drugie zagrożenie, prawda? Tak, odnotujmy. Strzał głową był i to wszystko. To jest za mało jak na mecz, gdzie mamy się kwalifikować jednak do Ligi Europejskiej na coraz wyższy poziom. Teraz Margasa pchnął Frankowskiego, Portugalczyk przejął piłkę, nie było gwizdka. Out, jednak jest out. Frankowski niestety nie opanował piłki przy linii. I znowu do linii pomocy, to właśnie na Frankowskiego, podania na wolne pole, szczególnie jeżeli go krótko kryje obrońca, żeby on mógł wykorzystać swoje przyspieszenie. Tym bardziej, że szczególnie w pierwszej połowie meczu w Białymstoku widzimy, że jakiś kłopot ma Margasa. No więc ale my to widzimy i zawodnicy też to widzą, więc to się właśnie wykorzystuje. Frankowski stoi gdzieś tam obok, powinien zauważać tego typu sytuacje i grać tak jak w pierwszej połowie pierwszego meczu, tego spotkania w Białymstoku, kiedy to po dośrodkowaniach Frankowskiego Jagiellonia stwarzała zagrożenie pod bramką Omonii. Teraz out dla Jagiellonii. W
Faulowany był Tuszyński. Nie, nie, to Tuszyński faulował, rozkłada ręce, pokazuje, że był atakowany. Ale sędzia Danilo Grujić postanowił inaczej. I proponuje, niech Tuszyński nie pokazuje, to nic nie pomoże. Arbiter sam musi zadecydować, czy było przewinienie, czy nie. Sędziowie zresztą nie lubią zawodników, którzy zaczynają ich pouczać gestami. Sheridan. Na razie nie ma, już w tej chwili od gdzieś 15 minut cały czas Jagiellonia jest dłużej przy piłce. To, co żeśmy w zasadzie, to Michał cały czas do swojej drużyny apelował podczas procesu treningowego. To jest podstawa, jeżeli chce się wygrać mecz. Omonia gra tak, jakby zrobiła swoje. Tak. Strzelili tę bramkę w 8 minucie. Teraz mają tylko tego jednego Sheridana, gdzieś tam właśnie tak jak teraz, czekającego na tego typu podania właśnie. Ale na szczęście był spalony. Chociaż Cypryjczycy się z tym nie zgadzają. Zobaczmy, jak było. Trener się nie zgadza. Sheridan także gestykulacja pokazuje, że jest też negatywna. Sheridan to ma na źle końcu skutkuje, żółtą kartkę. To źle skutkuje. No. I faktycznie sytuacja na pograniczu. I tym razem chcę ci powiedzieć, kto wie, czy nie miał racji muszą zawodnik. Uważać na Sheridana, na tego jego ucieczki, bo nie dość, że jest dobrze zbudowany, jest także szybki. Patrząc na linię, na trawie, można byłoby, powiedzmy sobie, to o centymetry chyba chodziło arbitrowi. No ważne, że sędziowie podjęli decyzję korzystną dla Jagiellonii. Nie rozpamiętujmy tego, niech tego już nie rozpamiętują piłkarze Jagiellonii. No poza tym, że powtórzę, muszą cały czas uważać na Sheridana. On może teraz rzadziej atakuje, rzadziej dostaje piłkę niż w pierwszych minutach, ale cały czas jest groźny. I cały czas czeka na takie piłki od swoich kolegów z linii pomocy. Jest out Piotr Tomasik. Ostatnie minuty pierwszej połowy spotkania. Zagranie do Tuszyńskiego. Będzie kolejna piłka z outu dla Białostoczan. Idą na pierwsze piłki. Tam ktoś Calamidze. No i jak nie porozumieją. Jak można tak zagrać? No niby zagrał do przodu. Ten też nie może po wrzucie stać nieruchomo, tylko startuje do piłki. Ale jest to efekt jeden. Mniej piłek w tym okresie, do 4 dostały na Calamidze, bo jest wyraźnie zdegustowany, zdenerwowany błędami technicznymi, które popełnia. No jeżeli ktoś potrzebuje przerwy w ekipie Jagiellonii, to z pewnością jest to Gruzin. Ale nie odbieramy mu szans. Jeszcze kilka minut tej pierwszej połowy. Może jedna taka akcja przełomowa właśnie. Jest to zawodnik, doda mu otuchy. Jest to naprawdę zawodnik świetnie wyszkolony i on w każdej chwili się może odbudować. To jest jedna udana akcja, jak powiedziałeś, i zawodnik wraca do gry. Następuje zupełnie inny impuls. I może być bardzo przydatny drużynie. Dużo miejsca teraz Nuno Aziz do Ramosa. Ale jak widzimy, nie spieszą się, nie pędzą pod bramkę Drągowskiego, tylko popełniają błędy, tak jak teraz. Oni nie są nietykalni. O tym muszą pamiętać kibice Jagiellonii Białystok. Gdyby jeszcze do tego przejęcia doszło dokładne podanie do nogi, takie z opanowaniem, którego miałby łatwość Tuszyński, byłoby lepiej, ale jest jeszcze jedna szansa. Rafał Grzyb zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka zablokowana przez Runię. Nie było wcześniej tych strzałów z dystansu poza próbą Romańczuka. Pojedynek Calamidze i Ramosa. Takich pojedynków kilka już oglądaliśmy. Teraz faulowany Calamidze i Michał Probierz, którego dobrze znamy z Ekstraklasy w tego typu sytuacja. Nie dawał za wygraną Calamidze, czekał na ten faul i swoje wywalczył. Dużo rzutów wolnych właśnie z tej okolicy boiska oglądaliśmy w pierwszym meczu. No, wówczas dośrodkowywał głównie Wasiliew. Niewiele wynikało z tych dośrodkowań. Teraz jest Maciej Gajos, 44. minuta tego spotkania. No i może to jest ta szansa. Pięciu graczy Jagiellonii Białystok w polu karnym. Romańczuk, Tarasow, między innymi oni. Inne rozwiązanie. Piłka do Grzyba. Grzyb jeszcze raz z dystansu. Daleko od bramki Kostasa Panai. Tu musi zagranie, co inne. Tam koło Grzyba był jego parter. To jest krótkie prowadzenie piłki po otrzymaniu podania. Zamach do strzału, strącenie w prawo do nadbiegającego i dopiero strzał. To za daleko chyba było. Ale pochwalmy, wiemy, za próbę, że pochwalmy za próbę. Otóż to nigdy nie wiadomo, czy ta noga będzie ułożona troszeczkę sprawniej, lepiej. Lepszy będzie kąt. W pierwszych minutach tego typu uderzeń w ogóle nie oglądaliśmy. A wiemy przecież, chociażby z boisk Ekstraklasy, że piłkarze Jagiellonii potrafią strzały z takich okolic boiska zamieniać na gole. Okej. Z autu Modelski będzie wprowadzał piłkę do gry. Z
Sędzia każe mu się oddalić. Kilka metrów podbiegł, podszedł Modelski, by zbliżyć się do linii środkowej. Wzdłuż linii bocznej, ale... Tylko to jest bardzo źle rozegranie. Mógł dostać żółtą kartkę nawet za podejście tych 3 metrów. Sheridan, tym razem w roli napastnika jego partner. Czyżby znowu spalony? Ekonomidis w polu karnym. Skembri, Andre Skembri, reprezentant Malty, tym razem, jak wnioskujemy, no, i widzimy, tym razem nie ma dyskusji, był spalony. Jest offside. Minimalny, ale jest. I stąd takie, a nie inne zachowanie publiczności. Zresztą na całym świecie to jest jednakowo w zasadzie. Piłka dla Omonii. 2 minuty doliczone do pierwszej połowy tego spotkania. Kostas Kajafas, jak widzimy, także nie zaznaje spokoju na ławce rezerwowych. On wie, jak blisko, a jednocześnie jak daleko tej trzeciej rundy eliminacyjnej jest jego drużyna. W poprzednim sezonie Omonia odpadła dopiero po ostatnim meczu tej czwartej rundy, rundy playoff, meczu z Dynamem Moskwa. Za dużo jest piłek na walkę, za mało jest podań za plecy obrońców. Faul. Luciano Bebe faulowany. Kartka. No nie ma na szczęście, przynajmniej na razie nie widzimy kartki, no, za piłkarza Jagiellonii Białystok. Chociaż faktycznie Taras Romańczuk tutaj troszeczkę prosił się o tą kartkę. Oczywiście. Zamiast tu odpuścić, oto jeszcze właśnie. To jest faul, ewidentny faul. Uważam, że jest żółta kartka dla Romańczuka. Byłbym zdziwiony, gdyby sędzia postąpił inaczej. No poczekajmy. Jeżeli tak, na razie miałby dużo szczęścia. Informacji nie mamy. Jest szansa, że Danilo Grujić był bardziej pobłażliwy. Na razie 2 żółte kartki. Skończyło to się bardzo szczęśliwie. Piłkarzom Omonii Nicosia. Renato Margasa zagrywa z rzutu wolnego. Dobrze uwolnił się teraz Modelski. Wybiegł, wyprzedził swojego rywala, przejął piłkę. Ale zobacz. Moment, kiedy piłka jest zagrana, długim podaniem, już startujemy tutaj, żeby wspomóc ewentualnego adresata tej piłki. Strata Romańczuka, Gulon. No dobrze gra Gulon. On wie, kiedy zmienić. No Oasis. Kiedy zmienić rytm gry, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. Nuno Aziz, Ekonomidis, Renato Margasa. Ostatnia minuta pierwszej połowy spotkania Omonia Nicosia. Dobre zagranie na jeden kontakt, ale niedokładne to ostatnie podanie do Nuno Azisa. Ostatni gwizdek sędziego Danilo Grujicia. Fatalny początek, bo tak to chyba trzeba nazwać. W 8 minucie bramka dla Omonii Nicosia zdobyła przez tego piłkarza Kiliana Sheridana. Później nerwowa gra Jagiellonii. Z każdą minutą, panie trenerze, chyba coraz lepiej. Na pewno tak. Poczekajmy na rozwój wydarzeń. Jakie będą korekty, czy personalne, a przede wszystkim taktyczne. Druga połowa zapowiada się naprawdę interesująco, bo jesteśmy w przymusowej sytuacji. Po pierwszych 45 minutach Omonia prowadzi w Nicosii z Jagiellonią 1-0. Czekamy na drugą połowę. Do usłyszenia za kilkanaście minut.